Cześć ziomeczki, witam was na dzisiejszym livestreamie, to jestem ja, mam nadzieję, że wystraszyłem was moim strasznym screamerem mówienia cześć ziomeczki. Dobra, czy jesteśmy gotowi, czy możemy zaczynać? Czemu mój ryjec jest tak dzisiaj, już tak nie za ten tego. Ale mam zwiechę, czekajcie, przesunę sobie trochę tutaj switcha, żeby mieć jak najmniej interferencji na Joy-Conie. Mam straszne interferencje na Joy-Conie czasami, przez to, że mam tu tyle elektroniki. No to lećmy z tym koksem. Gdzie my jesteśmy w tej gierce? Tu jest jakieś coś, tam jest jakieś coś tamto. Cześć, Etera. Tak, odpaliłem face tracking, żeby było trochę bliżej. Chcę zobaczyć, co mamy jeszcze na tej pierwszej mapce do zrobienia. Dziękuję, też bardzo lubię tę koszulkę. Jest z różnymi rzeczami z Mario. Czy... Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. W Honeyhive Galaxy mam jeszcze jedną gwiazdkę. To może zacznę od tego, że tą ostatnią gwiazdkę jeszcze tu złapiemy. A potem już tak nie będę maksował. Po prostu chcę mieć jak największą przewagę w tych prostych planszach. Póki są proste. Big Bug Bugaboom. Ale sobie pograł w Herosy 3. Cześć Jaszczur, dzięki za subka. Może sobie odpalę wieczorem. Albo to chcę od dłuższego czasu sobie odpalić wieczorem jakąś grę. Ale ostatnio tyle mam na głowie, że kładę się do łóżka i jest kurczę pierwsza w nocy i sobie myślę, a to pograne. Niestety. Nie mam ostatnio w ogóle czasu. Ah, the whole Mandibug clone has infested a kingdom. Skubany. Sobie tam wskoczę. Co się stanie, jak je strzelę w to czerwone? To mnie interesuje już od jakiegoś czasu. A, już nie mam tych. Nie. Charge bug. Point. Albo mi się wydaje, albo dzisiaj jakoś płynniej ten kursor chodzi, czy nie wiem? Tak jak mówię, mi czasem przerywa ten kursor trochę, bo mam źle mi prawy Joy-Con. Czyta momentami i wtedy tak go przycina trochę, ale tak normalnie tam to działa w porządku. O-o. Co ja mam tu zrobić? Coś jest.
Dostał monetę. Mam nadzieję na więcej. Jak tam wyjść? Ups, nie tym przyciskiem. O, tak mogę. Myślałem, że nie doskoczy ten Mario, że tu jest pszczółka potrzebna. Ale nie jest. Wyglądają te robaki jak z Bugsnacks, jakby miały frytki zamiast szczękoczułek. Powiększę sobie czat, to będę was trochę lepiej widział, a wczoraj mi to przeszkadzało, że miałem taki duży czat, bo się nie skupiałem na grze prawie wcale. Dobra. The neighbors are causing trouble again. We would be most grateful for your assistance. Gra oryginalnie wymagała nunchakiem. Wymagała nunchaka. Grało się pilotem w lewej ręce, nunchakiem w prawej. Nie dało się grać nie bez sterowania ruchowego w Super Mario Galaxy. Pszczółka Mario sobie la... O! O, jaki zły wielki robak. Muszę mu uciekać, czy co? Ja nie wiem, co mam z nim zrobić. O, ty kurde. A jak bzyka. Rzucił te... A nie wiem po co. Jakby tam się do niego teraz dostać. Nie wiem, co mam niby zrobić, żeby... Mógłbym wskoczyć na plery jakoś. Znajdę sposób. Widzę, że tam są te plastry miodu takie. Może jakbym się... Pszczółka nie lubi wody. Może jakbym się plastra miodu złapał, to bym zeskoczył. Nie podoba mi się efekt dźwiękowy zbierania power-upa tutaj. Jest taki jakiś taki... Nie wiem, jakby ktoś na cymbałkach wygrał. No, Eloetamus. Za wolny jestem. No. Oj, złości, złości. Czy kroi się coś na główny kanał? Jutro będzie nowy materiał, jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli. Już jest nagrane audio, jeszcze go muszę tylko zmontować. A, bo ja straciłem pszczółkę z jakiegoś powodu. I w sumie nie mam nic więcej w kwestii sneak peeków, oprócz tego, co postowałem dla patronów, więc po więcej sneak peeków zapraszam na naszą grupę dla patronów albo na naszego Discorda, jeżeli jesteście subskrybentami twitchowymi. Subskrybenci twitchowi też to info dostają. Nie chcę wpaść do wody, nie chcę wpaść do wody, nie chcę wpaść do wody. Nie wpadłem do wody. Taki scenariusz dużego ryzyka przez to, że jest ta woda.
Cholera, Mario, 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 uspokój się. Jak jesteś patronem za 5 zł, to też może rzeczywiście. Otwieram na Patronite, ale nie mam Facebooka. To tak jak mówiłem, na naszym Discordzie też jest kopia wszystkich tych informacji. No nie ma niestety lepszej opcji. Jeszcze nikt takiej nie wymyślił. No, dobra. Nareszcie. Lokasek dla patronów był już jeden w styczniu. Co bardzo nie mam o czym gadać, no bo kurczę jest... Szczególnie w Szkocji. Przedłużyli nam lockdown do marca. To jest... Siedzimy w domach i ja nie widziałem kebaba od tygodni. Tylko robimy materiał za materiałem. Niedługo będzie nowa recenzja. Little Nightmares 2. I to w sumie kurczę tyle. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy dali nam już dostęp, bo nie wiem, czy ta informacja jest pod embargo, czy nie. Więc nie wiem, czy nam dali dostęp. Znudził mi się wirus? Gdyby to ode mnie zależało, to by go w ogóle nie było. No, wasz lockdown to jest taki nędzny lockdown, że pół kraju jest otwarte. Więc nie wiem, czy to się liczy jako lockdown w ogóle. Lubisz to, baby, he? Co ja tu odblokowałem? Tu jest nowa galaktyka, tu jest nowa galaktyka. Galaktyka Grunix. Rolling Green Galaxy. A to? Battle Rock Galaxy. To co robimy? Zagramy w golfa, co by na to? Rolling in the clouds. Co? Okej. Jak tam, wygrywasz? Przegrywasz? Wygrywam. Are you winning, Dida? Are you winning, son? Winning, Dida. Welcome to the galaxy. If you're thinking about just rolling that ball away, you better listen to old Billboard here. Haha, it's Billboard. Thanks, first, Bill. First, jump to get on top of the ball. A jesteś teraz hamster? O Jezus. O, jesteś hamster. O Jezusie. Aha. O nie. O, to jest twoje ulubione. Nie, pytają, czy mam piwko. Z dziwką? Mam, ale na weekend. Na weekendowy stream, nie na teraz. Nie wiem, zbierać te monety. Zbieram tu 50. Za 50 jest życie. To zbieraj, jeszcze trzeci gęba. Jezu. Super Monkey Ball, Banana Blitz. With Rear Touch Action. O, o. Nie dotykaj ich od tyłu, to nielegalne. W ten weekend już chyba będzie retro stream. To wszystko zależy od mojej best waifu. O-o. Czyli Kyuzaka. Muzyka jest śmieszna. Okay. Jest 50 kolumnów. Jeżeli te duże są na 5 albo 10. Nie, one nie są. One odblokowują rzeczy. Aha, są jak zwykłe Mariany. Czemu bić? A, nie, już mi się nie udało.
nie zebrałem wszystkiego. Za 50 bitsów też jest chyba życie. Ale się nie kończą te bitsy. No nie znikają. Nie, chyba nie znikają. Czy będzie rozmowa z Dorianem? A miała być jakaś rozmowa z Dorianem? No, na 10. rocznicę Arendtiru. Jeszcze nie było dużo rozmów na 10. rocznicę. Wielu rzeczy nie było na 10. rocznicę i pewnie wiele rzeczy będzie na 11. z tego wszystkiego, a prędzej czy później. Niegrzeczny Kowi, czemu tak zepsuł? Czemu cały czas ci pizzy wypadają? No one spadają z nieba po prostu. Co? One są mieli... No bo nimi się strzela w tej grze. To jest amunicja. Ale jest żyćko. Ale tam nie będę wskakiwał po żyćku. Trochę żal. No jak nie trafisz, to... To so long, gay Bowser. O. Puchaj go. Bup. Czemu na ciebie biegną? Może się złoszczą. Tej gigantycznej kulki. A ta muzyka też leci szybciej, jak się szybciej porusza. Aha. Jeeeej. Łana. To jeszcze jeden łana. Dawać mi tu więcej monet. Tam będzie 10 minut na drugim. No jest. Dobra, to lecę dalej. Jeszcze lecisz w kulki? Nie. Perhaps. To nie, czy perhaps? Przecież to nie jest fajna gra. W każdej planszy jest coś innego. Jakiś taki fajny, pomyślane coś innego. Szczególnie w tych bonusowych. Fajne jest to, że to jest na przykład plansza bonusowa. Nie muszę jej robić, żeby przejść grę. Więc jak komuś się to nie podoba, to tego nie musi robić. I dla mnie to jest właśnie... Właśnie to jest... Zabij gumbę. Nie mogę tam... Zabij gumbę. Gumba. Gumba. Tak. Teraz zrobię YOLO. Tak? Skaczesz? Dałeś radę. Dziura w jeden. Wow. Ptaszek. Myślę, że nie tłumaczyłyby się te... Tak czego? No to nie jest ten... No właśnie w innych się tak robi. A myślałem, że ci się myli. Okręca już się. Że już tutaj chcesz... Shake the stick. Jak to Mario nie je pizzy czy spaghetti? Przecież jak zaśnie w Mario 64, to zawsze mówi... Mu się śni i mówi... spaghetti. Ravioli. Prankster Comet. Trickster Comet. Tak się. If you want to learn more about these curious comets, ask the Luma, who knows about such things. Dobrze. Save your game. Mamma mia. Save your leader. Touch my spaghetti. Lida, touch my spaghetti. Hey ho! If you need to know anything about prankster comets, I'm your Luma. How can I help? Tell me more. That prankster comet is always stirring up trouble, making galaxies go all crazy. There's no inną Lumę, która mówi, how can I help? Speedy comets limit the amount of time you can spend there. Daredevil comets leave you with low life. Cosmic, okay, czyli to są takie challenge, makes you race a mirror of yourself. Fast foe comets make your enemies move faster. Okay, czyli to są takie poziomy wyzwań, nazwijmy to. Czyli ja tu chyba zrobiłem już wszystko. Jezu, nie, niech nie robi już. Mama! Strasznie smutno. Speedy comet in orbit. Spróbować zrobić? A zrobię raz, zobaczymy. Zobaczymy, jak działają te magiczne komety.
Dino Piranha Speedrun. Robimy speedruna! Jaki jest limit czasu? Cztery minuty. Dobra, ale ja nie wiem, gdzie tu się idzie w sumie w tej konkretnej planszy. Tu? Nie. Gdzie tu się szło w tej konkretnej planszy? Ej, Luma. Czy pickups? Okej, tam jest chyba ten. No. Gdzie tu się idzie? Chcę to sobie zresetować, czy coś? Czy nie? Ja nie wiem, gdzie mam pójść. A już pół minuty zmarnowałem. W każdej planszy jest gdzie indziej wyjście, znaczy w każdej misji. Nie pamiętam, gdzie było w tej misji wyjście konkretnie. Tu, okej. To jak nie za pierwszym, to za drugim razem mi się uda na 100%. Jak najszybciej. O, już minuta przepadła. Dwa. Trzy. Dida. Cztery. Gdzie jest piąty? Gdzie jest piąty? Nie, tu jest piąty. A! Nie zabijaj, Mario! O-o. Cholera. Trzeba było zrobić. Au. Jeszcze pamiętał. Au. Zapomniałem, że to robi krzywdę. Ja spróbuję jeszcze raz. Teraz będzie dużo łatwiej, bo wiem, gdzie iść. Tędy. No. Sobie same efekty dźwiękowe dorabiam do tej gry. Za bardzo się spieszę. Piąty tutaj. Dobrze. Dobrze.
Chyba dam radę, nie? Już niedaleko. Bam! Żyćko! Boing! Boing! Ja z zapasem jeszcze zostanie. Cholera. No dajesz, dajesz, Mario. Coraz bliżej. No nie. No. Ach. Ale tak, zapomniałem, że mogę w niego strzelać, żeby mu robić ała. Zapomniałem o tym zupełnie. Ech, frajer ze mnie. A udało się. Super jest ta gierka. Jeśli macie zagrać w jakiegoś Mario, to niech to będzie ten Mario. Tylko do sterowania się trzeba przyzwyczaić, bo to mieszanka, sterowanie ruchowego i tak dalej, to może być trudne, szczególnie dla pecetowców, którzy nie mają z tym doświadczenia. Sam pamiętam, jak przeskakiwałem z klawiatury pierwszy raz na kontroler zwykły i to było trudne, a co dopiero na coś takiego. Fajnie. To dużo bonusów robię, w ogóle nie przechodzę kampanii. Galaxy 2 też ogram, tak. Które Mario w 3D było najtrudniejsze? Sunshine jest cholernie upierdliwe. 64 jest trudne przez to, że jest stare. I niektóre gwiazdki są... Znaczy, da się sterować bez problemu na odwrót. Można odwrócić sterowanie. Nie wiem, czy tu, ale na... Ale na... Da się odwrócić chyba. Ale na Wii Joy-Cony i piloty były symetryczne. Znaczy, nunchak i pilot był symetryczny. Więc leworęcznie można było grać tak samo jak praworęcznie. Joy-Cony nie są symetryczne. Więc to może utrudniać. Dobra, zróbmy jeszcze jeden Space Junk w takim razie. Czy dałoby się grać leworęcznie? Czy... Nie wiem. Znaczy, w sumie bez problemu chyba by się dało grać leworęcznie. Myślę, że tak. Myślę, że bez problemu da się zamienić ręce i grać. Nie jestem leworęczny, więc nie wiem. Cześć, tato. Dzięki za piątaka. Elo wszystkim. Miłej gry, Pan Archon. Boing. Fajny to jest ten pomysł z grawitacją, że normalnie z planety na planetę można przeskakiwać. To jest tak sprytnie zaprojektowane. Co tam? Mario, my brigade boarded the enemy fleet and none have returned. As captain, I would go save them myself, but I'm much too busy at the moment and scared. Nigdy nie byłem leworęczny, więc nie potrafię się w tej sytuacji postawić, nie potrafię wam powiedzieć, czy się wygodnie, czy niewygodnie gra. Niestety.
Oink. Może jeszcze kiedyś zostaniesz, nie wiem. Może. Chciałbym się nauczyć pisać lepiej lewą ręką. Okej. Tak was złapię. To get stuff that's too high to reach, jump and spin. No to akurat wiem. Nie widzę powodu, dla którego w Galaxii powinno się grać trudniej leworęcznym, bo joy-cony można po prostu zamienić rękami. Nie? I tyle. Szczególnie jak się założy te nakładki na joy-cony, te ze strapami, to one są symetryczne wtedy. Tak jak pady do Wii U, więc nie wiem, nie widzę powodu, dla którego leworęczny gracz miałby mieć trudniej. Na przykład Kuzak jest leworęczny, a wszystko robi normalnie prawą ręką. Korzysta z komputera normalnie jak praworęczny i tak dalej. Gra na gitarze jak praworęczny. Bo tak się nauczył i... A, mówimy, że jesteś głupi. To co pytasz? Jak wiesz? Bo chcę wiedzieć, czy obgadujecie mnie o jakieś ważne rzeczy, na przykład to, czy jestem leworęczny? To czy wolisz gówno do srania, czy do jedzenia? O. A dla niektórych to to samo. Którą rękę głaszczesz Lidę? Nie głaszczę już żadną ręką Lidę. Bo Lida jest... Deda. Śpiący. Bum. Bum. Nic tu dla mnie nie ma. W sumie to sobie to zbieram. Mario, you always do this. O, czy to będzie boss? Chciałbym mało co strzelam bitsami, bo nie są mi do niczego potrzebne. O, kamek kupa. Bum, bum. W sumie marnuję sobie chyba teraz życie darmowe. Czy na to wskoczyć, czy... O, tak. Musiałbym jeszcze w nią trafić. Kamela akurat, albo to Kamila. Super trafił. Jestem w tym bardzo dobry. Trzeba podskoczyć. Dobrze.
tacy znawcy w ogóle tego marianowego loru. Ja myślałem, że ja się znam na marianowym lorze, a tu takie... taka wiedza... A, w mordę. Się siedzi, to się wie, no jasne. No jacha, ziemniaczki. Kurde, jaki onslaught teraz. Jednego kameka mniej. Nie umiem wycelować, bo jestem świetnym graczem. Dobrze. Kłaz używał myszki przecież. Kiedyś pisał o tym na Twitterze, że używał myszki lewą ręką z jakiegoś powodu przez dekady. Dopiero ostatnio się oduczał. Spoko. To spróbujmy teraz jakąś inną galaktykę dla... Czemu tu jest ten? Zobaczymy, czy... Enemy base spotted. We're detecting massive energy spikes. What are they doing there? To może skończmy? Dobra, to może zrobię całe po prostu. Wciągnąłem się, nie chce mi się przechodzić gry, tylko chce mi się grindować. Ja mam ten problem z grami właśnie, że ja... W każdą grę, jaką gram, to bym od razu maksował. O, jest już boss kolejny. Bowser Star Reactor. Dobra. Tarantok z Tango. Teraz bym mógł już maksować Sunshine. Jak już przeszedłem grę i nie muszę się spieszyć ani kombinować, to mogę sobie siedzieć i grindować. Tam jest chyba tylko jedna taka plansza, która jest upierdliwa. Taka jak ta z łódeczką, tylko na takiej lilii wodnej. I to jest frustrujące. Ta jest, jak nie ma. A brave brigade toad went to search for a power star. He went off to that planet and hasn't been seen since. You think he's okay? Probably dead. Boing. O, jakie puchacze. Super puchacz. Zakręciło mi się trochę w głowie. Tu. Pieniądze z góry. Pieniądze z boku. Tak. Czemu ta gra musi być taka dobra? Ile potrzebujesz? Hey you, yeah, you're getting tasty star bits. O Jezu, ile? 50. Mam 30 na razie tylko. Dobrze, jeszcze 20 muszę wyczarować. Znajdę jeszcze 20 bitsów. Zmarnowałem, one się nie liczą, jak jej tak rzucę w ryjec. To niedobrze. Dobra, zaraz wyczaruję.
proszę mi dać jakieś bitsy czy coś. Zmieniam teraz wziąć bitsy. Ej, 3. No to nie najlepiej. Tam? Co ja teraz mam zrobić w takim razie? O, mogę tu wejść, okej. No, najlepsza muzyczka to jest Dire Dire Dogs, niestety. I nie ma innej opcji. Ta luma jest opcjonalna, ale my tu maksujemy na 1000% wszystko, to nie jest... Nic w tej grze nie ma opcjonalne. Nie no, nie będę grindował nie wiadomo ile, niepotrzebnie. So long, dead Goomba. Double Rainbow! Fajne są te takie puchate bumblery. Bardzo mi się podoba ten shader. To jest chyba jakiś shader taki futrzasty. Mój ulubiony RPG. Cholercie. Dobre pytanie, nie wiem. Ha. Taki typowy RPG ulubiony. Musiałbym się zastanowić. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Final Fantasy może któreś? Siódemka może? Prawdopodobnie RPG, którego przeszedłem najwięcej razy w życiu. Ale czy ulubiony? To ja wiem. Fallout może? Fallout 2 prędzej niż jedynka, to na pewno. Fallout 2 był cudowną grą. Mamy dwóch bardzo silnych kandydatów do tej roli na pewno. Nie wiem, czy Goticzek się właśnie jako taka klasyczna gra RPG nadaje. Przynajmniej w moim rozumowaniu takiej klasycznej gry RPG. Co mam tu zrobić? O, jaki brzydki bebok. No, zaczął mi się ten Joy-Con trochę lagować znowu. Halo, Joy-Con. Policja, proszę przyjechać po Joy-Cona. Właśnie gry w stylu Baldura, RPG w stylu Baldura, one mi się zawsze bardzo podobały, ale nigdy żadnego w sumie
aż do niedawna nie przeszedłem do końca, bo były cholernie trudne dla mnie po prostu, jak byłem młody. Tam wykminianie tych wszystkich statsów i wszystkiego i nie znam chyba nikogo, kto przeszedłby te gry bez jakiegoś takiego save cheese'owania, że zapisuje grę, potem jak coś nie pójdzie, to wczytuje i tak dalej. To chyba nie tak powinno wyglądać. Więc lubię tego typu gierki, ale nie na tyle, żeby je przechodzić od początku do końca. Fallouta na przykład przeszedłem. Pillars of Eternity nie grałem, ja w żadnego porządnego RPG nie grałem od lat. Bo ostatni taki RPG, którego bym pochłonął całą serię jakoś tak mocno, to był Mass Effect Trylogia. Także przechodziłem po parę razy czy coś. Bo po prostu, nie wiem, brakuje mi czasu. Ja na samą myśl, że musiałbym poświęcić 60 godzin powiedzmy na jakąś grę, to ja... To ja nie mam, po prostu. Nie mam na to czasu. No i też nie wiem, czy Wiedźmin 3 to jest taki klasyczny RPG w tym rozumieniu. Bo jeżeli patrzymy na gry, że RPG-iem jest każda gra, w której są statystyki jakieś tam w takim rozumieniu, to dla mnie to nawet Jagged Alliance jest wtedy grą RPG, bo ma się drużynę i o czym się różni Jagged Alliance? Grałem w Personę 5, po prostu nie przeszedłem, bo się znudziłem. Nie grałem w Personę 5 Royal za to. Na przykład czym się różni Baldur's Gate od właśnie... od Jagged Alliance? Bo Jagged Alliance jest strategią, tak? Ale w Baldur's Gate też się walczy, można walczyć turowo, też się ma drużynę, też się ma statystyki, też się ma ekwipunek, też się... I też są dialogi, też są opcje dialogowe. I to gadanie, że RPG to odgrywanie ról w grze wideo jest dość kiepską teorią, bo w większości RPG-ów się żadnej roli nie odgrywa na dobrą sprawę. W Final Fantasy VII się żadnej roli nie odgrywa. Nie ma się żadnego wyboru. Żadnej decyzyjności. To działa w papierowych RPG-ach, taka definicja RPG-a. Battle Rock Barrage. Więc ciężko jest sprecyzować dla mnie, co myślimy mówiąc RPG. Jest taka bardzo nieprecyzyjna definicja. W moim rozumieniu RPG, czyli gra RPG, to są właśnie takie klasyczne RPG, gdzie rzuca się kostką i dostaje się jakiś tam wynik. Dla mnie to nawet bardziej Diablo jest RPG-iem niż Wiedźmin na przykład. Dla mnie Wiedźmin jest grą przygodową. Action-adventure z elementami RPG. Bo to jest zręcznościówka na dobrą sprawę. Tam nie ma żadnego takiego elementu taktycznego. O, może o to chodzi, że dla mnie gra RPG taka z krwi i kości ma element taktyczny. Taki mocny element taktyczny, a nie zręcznościowy. Gdzie nie da się przejść gry po prostu stojąc w rogu i cheezując pistoletem przeciwnika przez 5 minut. Gdzie to nie przejdzie po prostu. O. I dla mnie wtedy to jest RPG, nie? Że ma się tabelkę i się tam sprawdza, jakie jest prawdopodobieństwo na trafienie i coś tam. I chyba w tym tkwi dla mnie esencja RPG-a. Chociaż rzeczywiście, no wiecie, no ja się zgadzam, nie, że Wiedźmin i tak dalej to jest klasyfikowany jako RPG. Tylko rozmawiamy o takiej sytuacji, gdzie musimy wybrać ulubionego RPG-a. I można tę definicję tak sobie ustawić, że każda gra praktycznie ma szansę się na tej liście znaleźć. I dzięki temu jest strasznie trudno wybrać.
Co jest moim ulubionym RPG-iem? Nie mam pojęcia. Tak, jeżeli gameplay jest uzależniony od statystyk, a nie zręczności gracza, w takim najbardziej klasycznym rozumieniu dla mnie tam właśnie jest RPG. A jeszcze najlepiej jakby był turowy. Co mam zrobić? A, obrócić po prostu. Myślę, że Pokémony są pod tym względem trochę grą roleplaying, ale nie spełniają wszystkich elementów roleplaying, bo nie ma tam na przykład podejmowania decyzji, czy zmieniającego się świata, czy jakichś tam wydarzeń, które w jakiś tam sposób się rozwijają. To jest gra dla dzieci, no nie ma czego tam oczekiwać specjalnego. Chociaż no sam fakt, że są statystyki, że wszystko zależy od rzutu kostką i kalkulatora, no dla mnie to czyni tę grę na pewno bardzo bliską RPG-om. W takim klasycznym rozumieniu. No i są bardzo strategiczne pod tym względem. Fajny wybór gry, szanuję mocno. Dzięki. Bardzo fajna gra. Super Mario Galaxy jest naprawdę cholernie dobre i w ogóle po nim nie widać, że to jest kilkunastoletnia gra. Ani gameplayowo, ani... nie dziwi mnie, że to jest po prostu oceniane za jedną z najlepszych gier wszechczasów. Bo to jak ona jest zrobiona dobrze i jak dobrze się trzyma mimo wszystko, to jest niesamowite. Można by ją wydać dzisiaj i nikt by się nie skapnął, że to jest parunastoletnia gra. I to jest chyba dowód najlepszy na to, jaka to jest... Dobrze, tak muszą do mnie strzelić te bullet bille. Ej, bullet bill. Boom shakalaka. No, Mario 64 i Sunshine się nie zestarzały z godnością, dopiero co je przeszedłem na streamach i... Mario 64 moim zdaniem się zestarzało lepiej niż Sunshine w pewnych aspektach, a w niektórych nie, ale... kamera jest najgorsza w Mario 64 i w sumie tylko to. A Mario Sunshine jest zdecydowanie pospiesznie zrobione. Jest taki kanał na YouTubie. Jakoś, jak się go wymawia? Seed Gaming? Na razie robił kiedyś filmiki z Mario Makera, ostatnio zrobił film o ostatniej planszy w Super Mario Sunshine, czyli o Corona Mountain, o tym jak ta gra była wydana pospiesznie i o tym, że w sumie ta ostatnia plansza jest do niczego, że ona się jest zrobiona w pośpiechu. Bo jest do niczego. Ostatnia plansza w Super Mario Sunshine to jest w sumie wstyd, a nie plansza. No. Się chyba da podnieść jakoś? Oj, niedobrze. Ach, bo... No nareszcie. Okej, ale to mi wcale nie... Aha, bo teraz muszę to nacisnąć pewnie. Tylko niech ten bullet bill stąd spada. O, umarłem. Okej. Świątynia? Super! Przecież ta plansza jest goła i wesoła. Przecież na tej planszy nic nie ma. Ach, bo tu jest gwiazdka! Okej, Jezu. Ja tu miałem iść. Ostatnia plansza jest tak, jak na standardy Mario, niekreatywna. I w porównaniu do niektórych innych. I zgadzam się z wieloma rzeczami, które on tam mówi w tym materiale. Na przykład ta plansza Pachinko jest tak zabagowana, że to jest bardzo nie w stylu Nintendo, no ale wydali tę grę, bo musieli, bo nie mieli wyjścia, bo chcieli sprzedać konsolę, która się nie sprzedawała i potrzebowali Mario. Jak ty mówisz o goticzku? O, ojej.
czego ktokolwiek mówiłby kiedykolwiek o goticzku. A co z rozumem i godnością człowieka? Bullet Bill, zapraszam. Poproszę pana tutaj. Czy mógłby pan stuknąć w ten grzyb? Dziękuję. Halo, halo. Proszę tutaj się... Boom, no i jest. Dlaczego miało dobre recenzje? Bo to jest obiektywnie, jest w porządku gra. Jest tam naprawdę dużo dobrych rzeczy w tej grze. Po prostu to jest najgorszy Mario, no i tyle. Ja go nie lubię. Ale ja nie lubię też na przykład Super Paper Mario, który jest bardzo dobrze oceniany. Co jeszcze mogę tutaj fajnego zrobić? Iść od razu na bossa? Czy jeszcze coś tu porobić? Jest sekretna gwiazdka jeszcze. Nie wiem, czy jest sens to tak grindować. Zróbmy bossika, czemu nie? O, ja twierdzę, że pigułka z GTA to jeden z najlepszych materiałów, jakie Arkham stworzył. O, dziękuję ślicznie. Bardzo mi miło. Time Warp z PlayStation 3 ma już 750 tysięcy wyświetleń bodajże. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze się ogląda ten materiał. Z tego jestem ostatnio bardzo dumny. Ciekawe, jaki jest mój ulubiony w ogóle materiał na Arendotiu. Joy-Con mi się znowu stentegował, ale już chyba jest w porządku. Zaklinował mi się na kierunku na chwilę. Te Joy-Cony. Bardzo lubię ten materiał, który się nazywał Trójwymiar w czasach 2D bodajże. O historii trójwymiaru w gamingu po prostu i podoba się mnie ten materiał. The gravity here is all out of whack. Check out the anus. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych materiałów i ładnie zrealizowanych. Najlepszym jest ten o Pokémon Gold Silver. Generalnie jest, że najlepszy materiał na temat Pokémonów w Polsce nie pochodzi od żadnego z paru Poketuberów. My mamy paru Poketuberów. Jest Kushi, tak, na przykład. Jest Hikomikos. Oni robią filmy Pokémonowe, ale oni nie robią takich typowo gro Pokémonowych materiałów, tylko takie bardziej Pokémon Go, tego typu rzeczy, nie? Nie śledzę tego na bieżąco, więc nie wiem. Co do Arenteka, mamy plany na ten rok duże, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale tym się zajmuje redaktor Kebab, więc ja mu w paradę nie będę wchodził. O, Bowser! Na co dzisiaj narzekamy? Nawiatoro. Strasznie nawiatoro. Żadnych korekt nie robi. Wierzysz? To się przyda. Bowser! Żebym ja cię nie musiał.
Wiatrowy chciał, żebym go zwolnił. Just in time for me to stomp you. O, proszę, Wiatrowy tylko narzeka ciągle. A, nie mówiłem? Nie tylko ja tak myślę, wszyscy tak myślą. No dobrze, pani Bowser. Ohoho, coś tu sobie zrobił. Kuperek żeś się zbił. Śmieszny Bowser, śmieszny. Co ja mam mu zrobić teraz? Trafić go bitsem czy co? Chodź, Bowser, chodź. Ale... Kolego! Tak się nie bawimy, że nie. Bowser, ty będę spalę. What? How foolish, Mario. My plan is too far along now. You don't think you can stop me? Siema, Pumbix. Dobrze idzie ten Galaxy. Coś się zrobi z podcastami, coś się zrobi. Wreszcie, kiedyś, za tysiąc lat. Może. Jest grandiozo, star. Kwestia Croquetcastu jest niezależna ode mnie. Jak mnie ktoś zaprosi kiedyś, to przy odrobinie szczęścia się pojawię grzecznie znowu. Zawsze jest miło. Nie grym po mrudzie, jak postapo zeszło na psy. Jak to grę mnie był takim wstydnisiem? You rescued another grand star and power has returned to another dome in the back of the observatory. But I still don't think we have the star power we need to fly the observatory to the universe.
The villain who kidnapped your special one took her far from here to the center of the universe. Once her star power is restored, the observatory will be able to go there. Then you can reunite with your special one. My special one? Everyone has a special one. Graham współprowadził maraton Metal Geara, bo nie miał wyjścia, bo charytatywnie ludzie za to zapłacili. Czy przychodzę po raz pierwszy? Grałem w Super Mario Galaxy na premierę, jak było nowe. Ponad 10 lat temu. Super Mario Odyssey jest trochę nie fair, bo tam sobie można kupić po prostu księżyce. Nie podoba mi się to, że można tam kupić księżyce. A do góry, tak? O, super, zagapiłem się na czat i nie trafiłem. Jak to jest żyćko? Po przejściu gry można kupić nielimitowaną liczbę księżyców. Można wymaksować licznik na 999. Boom szakalaka! Beach Ball Galaxy. Jak z tego. Jak z Astrobota. Próbowałem wymaksować sobie Odyssey. Gdzieś chyba ze 3 czy 4 światy wymaksowałem i mi się znudziło. Zawsze mi się ciekawie ogląda te dyskusje na temat tego, kiedy były najlepsze czasy Arendotiu, bo mam wrażenie, że to jest tak, że przychodzą pokolenia widzów i każde kolejne pokolenie widzów ma jakąś taką inną wizję tego, kiedy Arendotiu było najlepsze. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Yeah, this beach ball is pretty much Penguin Paradise. Na przykład dawniej widzowie mówili, że jak był okolice 2013 roku i tam najpierw wychodził Mortal Kombat w pigułce, a potem mieliśmy na stronie bazę gier i takie kameralne livestreamy, jak jeszcze nikt nie przychodził ich oglądać, to było super. I wtedy ludzie mówili, że najlepsze. Potem przyszło nowe pokolenie tych widzów i te bramki się zawsze przesuwają. I to jest ciekawe, bo ci najstarsi mówią, że kiedyś było lepiej, potem przychodzą ci młodsi i mówią, teraz jest najlepiej, i potem oni się robią starzy i oni już uważają, że było. I to jest ciekawe. The students are distracted by the sparklies. Okej. Okay. Muszę tutaj pod wodą szukać. Jak się nurkuje tutaj? Ej, Mario, jak się nurkuje? Mario. O, tak się nurkuje. Tak. Są faktycznie. Ja myślę, że na przykład za parę lat ludzie będą tak cieplutko wspominać na przykład nasze streamy z retrokomputera. Tak jak teraz w ten sam sposób ciepło wspominają na przykład maraton GTA, który był. I to jest bardzo miłe, bardzo fajnie wiedzieć, że te materiały przez lata mimo wszystko nadal rezonują z ludźmi.
Gdzie jeszcze mogą być? O, jakie straszne rzeczy. O nie, jedz mnie. Lepiej by było wylecieć. Cztery, jeszcze jeden, tak? No niektórzy twierdzą, że rozpakowanie 3DS-a na przykład, czyli praktycznie jeden z pierwszych materiałów, to był szczyt RNDTU, najlepsze co kiedykolwiek ten kanał wypuścił. Ale no, mieliśmy na przykład recenzję gier 3DS-owych w 3D, już nie mamy, bo YouTube przez długi czas miał kompletnie zepsute wsparcie dla 3D. Spieprzyli je i teraz jest już w ogóle nie wspierane, więc szkoda. Mieliśmy do tego technologię. If you want to grab something up high, spin after you jump. Absolutnie, absolutnie szczerze, ktoś zapytał, jak się czuję z tym, że w jakiś tam sposób tworzę, czy tam utrwalam historię, i absolutnie szczerze cieszę się, że jak mnie któregoś dnia kiedyś zabraknie, to coś po mnie pozostanie. I to jest bardzo miłe, przyjemne uczucie, ta wiedza, że może za, nie wiem, za 10-20 lat ktoś sobie będzie wspominał w domowym zaciszu jakieś materiały RNDTU, tak jak ja wspominam na przykład Escape z Polonii 1. Dla mnie to jest wystarczające. Tyle mi w życiu potrzeba. Jestem zadowolony. Ja nie muszę zmienić świata ani niczego takiego. Po prostu, jeżeli za ileś tam lat ktoś sobie przypomnił RNDTU i powie, ale to było fajne, to dla mnie super. Dla mnie najważniejsze. Bardzo by mnie to uszczęśliwiło. Ale mam nadzieję, że zostanie po tym coś więcej. No jakieś takie faktycznie rzeczy warte, z wartością historyczną. Coś, co będzie można gdzieś tam kiedyś zacytować i tak dalej. Jak widzę RNDTU za kolejne 10 lat. Nie mam pojęcia. Zależy, jak się ułoży życie, nie? Rosalina's library has opened. Now you can read the storybook. Save your game? No niech stracę. Dopowiadał wnukom, jak archondisował Mario Sunshine na streamie. No dobrze. Ale to będzie problem, bo wnuki powiedzą, a, sławny archon, no znam. Ale kim jest ten Mario? Hey you, yeah you, got any tasty star bits? If you feed me a bunch, I'll burst with snacky happiness. 600. Mam 600. Żryj to. Pakuj do ryja. That's it, I'm stuffed. Here we go. Fusion. Ja tęsknię za kameralnym RNDTU. Gdyby mnie było stać, to bym zamknął RNDTU i rozwijał swojego prywatnego gramburgera. Ale to mnie niestety raczej nie czeka nigdy. Da się grać na Pro Controllerze na telewizorze. Tylko moim zdaniem mniej wygodnie, dlatego gram na Joy-Conach. Ojej. Jaki sensei. Bardzo lubię kameralne społeczności i frustruje mnie, że mnóstwo ludzi, które ogląda RNDTU, go nie rozumie, moim zdaniem. Nie rozumie konceptu. Ever since those big eels showed up, we haven't caught any fish. Get rid of those big eels.
i uważam właśnie, że jak Arundhatiu było malutkie, jak Arundhatiu było malutkie, to to lepiej się dogadywałem z własną publiką właśnie z uwagi na to, że rozumieliśmy się po prostu, byliśmy w tej samej bańce. Teraz uważam, że jest źle. Nie, bo dalej ta publika, która rozumie te materiały, nadal istnieje. To nie jest tak, że jej tam nie ma. Tylko uważam, że często pojawiają się ludzie, którzy trafiają na kanał na przykład z przypadku i oni nie rozumieją, dlaczego ktoś się jara czymś tam, jakimiś gierkami, dlaczego się jarasz jakąś starą gierką, albo kogo obchodzi gra na PlayStation sprzed 30 lat. No i to nie są ludzie, dla których te materiały tworzę, nie? Więc siłą rzeczy wolałem, jak ta społeczność była malutka, jak ci ludzie, którzy się tam pojawiali, faktycznie kumali, o co chodzi. Gdzie nie musiałem wyjaśniać ludziom, dlaczego to jest fajne. Tylko po prostu ludzie przychodzili, bo uważali, że jest fajne. To jest jeszcze kwestia tego, że ponieważ Arundhatiu ma 11 lat, to mnóstwo tematów poruszaliśmy przez lata i efekt jest taki, że że ludzie nie mają takiego spójnego spojrzenia na to, jak Arundhatiu wygląda i jakie materiały publikujemy, bo dla każdego przez to, że to jest tak rozległy kanał z tysiącami już teraz materiałów między pierwszym a drugim kanałem, że każdy ma jakąś tam inną wizję tego, co tam powinno trafiać, jak powinno wyglądać. Dlatego jedni mówią, a dlaczego same nowe gry, a inni mówią, a dlaczego same stare gry, a inni mówią, dlaczego recenzujesz jakiś tam gadżet zamiast coś tam o grach, a dlaczego nie ma System Error, a dlaczego nie ma Arnedu, dlaczego nie ma pigułki. I przez to, że przez te kilkanaście lat tyle tematów się pojawia, no to siłą rzeczy każdy to inaczej widzi. Każdy trafił na to w innym okresie i a dla mnie to był zawsze kanał po prostu o tym, na co mam ochotę. A, myślałem, że czerwona się naprowadzi. Czasem mam ochotę na jedne rzeczy, a czasem mam ochotę na inne rzeczy, jak każdy człowiek. I kluczem do tego, że to jeszcze funkcjonuje, jest właśnie moim zdaniem to, że ta różnorodność jest, że mi się to nie nudzi, bo po prostu zawsze sobie nagrywam materiały na tematy, które mnie interesują. Nie ma takiej presji, żeby coś tam zrobić, bo trzeba. Jak robiliśmy materiały na temat 3DS-a czy Wii U, to pewne redakcje się po prostu z nas wprost śmiały, że po co recenzować gry, w które nikt nie gra, albo których nikt nie zna. Dla mnie to jest w ogóle absurd. Właściwie powinno się recenzować gry, których nikt nie zna, bo o to chodzi w recenzji, nie? Żeby pokazać komuś gry, w które by może inaczej nie zagrał, żeby mógł się dowiedzieć, czy warto, czy nie warto. To jest cel recenzji. Więc jasne, i najbardziej opłaca się recenzować dobre gry, w które nikt nie gra. Ale to się nie klika, to swoją drogą, oczywiście. Tak czysto finansowo to się nie opłaca. Opowiedz mi bajkę, mami.
Dawno, dawno temu. Ja to muszę czytać sam? To już mi się nie chce. Zagrajnik teraz Mario propaguje. No i dobrze, a Zagrajnik ma do nadrobienia 40 lat historii konsolowej w ogóle, więc on jest jeszcze na tym bardzo słodkim etapie, gdzie mu się każda gra podoba, bo nigdy wcześniej nie miał konsoli i teraz każda gra jest dla niego czymś fantastycznym, bo jako pecetowiec on nie miał kontaktu z dobrymi grami przez wiele dekad, tylko z tym pecetowym szajsem. Kontrowersyjnie. Ja sobie robię oczywiście, ale wiecie. Nagle się okazuje, że tak jak ktoś sobie mieszka we swojej wiosce całe życie i nagle wychodzi i okazuje się, że świat jest kurde duży i dzieje się tam wiele więcej. Więc bardzo mnie cieszy, że Jędrek sobie kupił konsolę wreszcie jakąś. Chyba Vita była jego pierwszą konsolą i nagle się okazało, że kurczę. Zazdroszczę mu tego bardzo, że on się tak potrafi jarać gierkami. Nie zazdroszczę mu reakcji jego widzów, bo wielu jego widzów tego nie rozumie. Że jemu się podobają rzeczy, jak mogą się podobać rzeczy. Jak gra 6 na 10 może się komuś podobać. No, może, jak najbardziej może się komuś podobać. Co więcej, podoba się jej autorom. Nie zrobili na umyślnie gry 6 na 10, żeby dostała 6 na 10, żeby się nie podobała. Nowa galaktyka. O nie, Ghostly Galaxy. Bubble Breeze Galaxy. Co tu będzie za gimmick tym razem? O-o! We're in trouble. Recenzje w formie wideo to w ogóle trochę przeżytek. Znaczy moim zdaniem recenzje tekstowe to jest trochę przeżytek, bo nikt ich nie czyta. A recenzje wideo to jest jedyna słuszna forma recenzowania gier wideo, bo można tę grę zobaczyć. I to jest nawet ważniejsze niż to, co się tam słowami mówi. Nie zgadzam się z tym, że recenzje wideo to przeżytek. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Tym bardziej, że to jedno z najbardziej klikalnych materiałów na naszym kanale w ogóle. Boing! A, myślałem, że mi to tak wystrzeli jakoś super daleko czy coś. Wow, the wind shot is strong. Don't you think it'd be awesome if you could ride that wind? No, byłoby bardzo awesome, jakbyśmy mogli ride that wind. Jaka gra uważana za kiepską mi się podobała? No Man's Sky się nie liczy. Tak z głowy? Ojej. Nie wiem. Zgaduję, że więcej moich widzów łatwiej byłoby im wymyślić niż mi. Ja się nie dziwię, że jeżeli ludzie widzą oceny 7 na 10, to nie chcą grać w daną grę, bo w dzisiejszym czasach poziom... Push the bubble. Co mam zrobić? W dzisiejszych czasach wychodzi tyle dobrych gier, że wielu osobom po prostu... Żal jest czasu na gry, które nie są najlepsze na świecie. Wychodzi... Wybór jest tak duży, że dobre gry dzisiaj coraz rzadziej wystarczają. No. Są wyjątki, jeżeli ja lubię bardzo jakąś serię i na przykład ona, jakaś gra nowa z mojej ulubionej serii dostanie słabą ocenę, to ja w nią dalej zagram i pewnie mi się spodoba. Więc to nie jest taka uniwersalna prawda, ale w czasach, kiedy faktycznie wychodzi mnóstwo... gier, po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby wybierać tylko te najlepsze.
Zgadzam się z listwą, że ludzie nie są wyjątkowi, za wyjątkiem mnie, bo ja jestem wyjątkowy, ale nikt inny nie jest, więc zgadzam się z tym w 100%. Jestem wyjątkiem od reguły, bo jestem wyjątkowy. Jak rozbić tę bańkę? Mam po prostu zakręcić. No, ale jeszcze nie koniec. So if you get in a bubble and you want to just... Okay, ZL. Fajne są te plansze bonusowe, bardzo pomysłowe. Nie ma czegoś takiego jak gra dla każdego, to każdy powinien rozumieć, że nie ma gry dla każdego i to, że gra jest uważana za najlepszą na świecie przez większość graczy, nie oznacza w ogóle, że musi się komuś spodobać. Nie ma wymogu, żeby wszystkim się wszystko podobało, więc nie ma gwarancji, nawet jeżeli gra ma 10 na 10, że się komuś spodoba. To jest coś, co warto pamiętać z obu stron tego równania, tak? Że... Ktoś napisał, że odsubskrybuję Arndotiu, bo dałem całkiem porządną recenzję Medium, a jemu się nie podobało. I to oznacza, że jestem teraz głupi, a kiedyś byłem mądry. No i to jest takie po prostu fundamentalne niezrozumienie tego, że kurczę, no ludzie są różni. Jednym się podoba jedno, drugim drugie i nie da się, dlatego nie da się obiektywnie stwierdzić, czy komuś się gra spodoba, no dlatego recenzje są gatunkiem publicystycznym. East Path for Experts Only, South Shortcut. To ja bym chyba wolał Shortcut. Aż tak zdesperowany nie jestem. Nie da się zrobić niesubiektywnej recenzji, no po prostu jest to niemożliwe. No, dobrze, że podniosłem życie. Już kiedyś parę osób próbowało pisać obiektywne recenzje i było zabawnie. Rzecz w tym, że ostatecznie to nie były recenzje. Słowa mają swoje znaczenie, po prostu. I to, że my definiujemy jakoś inaczej wybrane słowo, niż nam się ubzdurało, że powinniśmy je definiować, no to nie zmienia w żaden sposób faktu, że te słowa mają znaczenie. Nie możemy im wymyślić innego znaczenia, żeby nam pasowało do naszego światopoglądu. Tak nie działa. Fakty mają w nosie nasze widzimisię. Nie możemy zmieniać rzeczywistości pod naszą opinię. Jeżeli ktoś chce zrobić, cholera, test zamiast recenzji, to robi test i tyle. No tak, ale my mamy już słowo na materiał, który pełni funkcję recenzji, ale jest obiektywny i to jest właśnie test. Nie musimy wymyślać czy zmieniać znaczenia słowa. Test jest wtedy, jak bierze się coś, opisuje się jego cechy i porównuje się do czegoś innego i to jest test i wszystko gra wtedy. Mówi się, tu jest telewizor A, tu jest telewizor B. Telewizor A ma większą rozdzielczość, telewizor B ma mniejszą rozdzielczość. I to nie jest wtedy recenzja, to jest test. Tutaj przetestowaliśmy, że ten działa na baterii godzinę, ten działa 2 godziny
To nie jest recenzja, to jest test. No i... no i tyle, no. To jest wtedy obiektywne w 100%. Bo nie wyraża żadnej opinii, nie mówi, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, bo to jest subiektywne odczucie, czy coś jest dobre, czy złe. Nie da się obiektywnie oceniać sztuki, no. Na przykład. Da się obiektywnie ocenić produkt. Jeżeli po... no widzisz, czy co dla ciebie może oznaczać, że coś prezentuje lepszy kolor? Jeżeli nie, powiedzenie, że coś prezentuje lepszy kolor, jest subiektywne. Możesz powiedzieć na przykład, że lepiej odwzorowuje jakąś tam... jakiś tam standard kolorów, na przykład, że lepiej pokrywa zakres RGB. Ale to nie jest twoja opinia wtedy, nie? To jest fakt, to jest obiektywny fakt. To nie jest... to nadal jest test. Przetestowałeś i określiłeś, że ten telewizor ma lepszą reprodukcję koloru. I każdy, kto sprawdzi tym samym narzędziem, ustali dokładnie to samo. Ale nie ma narzędzia, które ci ustali, czy coś ci się podoba, czy ci się nie podoba. Więc nie ma czegoś takiego jak obiektywne odczucie z gry, bo odczucie jest subiektywne. Nie możesz powiedzieć, czy komuś się coś spodoba, czy nie. Co ja mam tutaj zrobić w ogóle teraz? Final swim test. This test is all about underwater shell collecting. Bring me back the gold shell and its automatic A grade for you. Chyba wiem, gdzie jest ten gold shell. Ja na przykład znam ludzi, tak a propos słuchawek, tak? Ja na przykład znam ludzi, którzy preferują gorsze obiektywnie słuchawki, które mają gorsze komponenty, bo są przyzwyczajeni do tego brzmienia i uważają, że takie jest lepsze dla nich, bo takie bardziej lubią. I obiektywnie te słuchawki mają gorsze komponenty, ale subiektywnie są dla nich lepsze. Tak samo Royo kiedyś tłumaczył, że on ma umyślnie gorszy mikrofon, bo ten przester mu dodaje jakiegoś tam pazura i on preferuje mieć gorsze jakościowo słuchawki, bo dla niego one są lepsze. Znaczy słuchawki, to był headset wtedy. Tam jest ta muszla, oddawaj muszlę. Można powiedzieć, że są lepsze do takiego zastosowania, no ale to też będzie obiektywna ocena tej sytuacji. Obiektywna, subiektywna ocena tej sytuacji, bo ktoś powie, że będzie lepsza do takiego zastosowania, a ktoś powie, że będzie gorsze. To nie jest fakt jakiś taki niezaprzeczalny. Tym się różni subiektywność od subiektywna ocena od obiektywnego faktu, że jedno jest faktem, drugie jest oceną czegoś. No jeżeli coś da się zbadać i zawsze da ten sam wynik, to wtedy jest obiektywne. Czy nie recenzowaliśmy kiedyś polskich słuchawek, które brzmiały jak najtańsze słuchawki Sony dodawane do kaseciaków w latach 80. na bazarach? Wielokrotnie recenzowaliśmy różne słuchawki.
Więc może to byliśmy my, a może nie byliśmy my. Niestety tego nie wiem. Myślałem, że Rojo jest ludologiem. More power stars. To co? Jeszcze jeden i na drogę, nie? To było wyraźnie zaznaczony fakt, że redaktorowi nie podobał się dźwięk, ale jego rodzice twierdzili, że jest idealny. Nie wiem, czy byliśmy my, ja kompletnie nie wiem. Sorry, ale pomijając setki tekstów, które mamy na stronie, mamy ze 2000 materiałów wideo przez ostatnie lata i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy jakiś cytat pochodzi prosto z naszego materiału, czy nie. I to jest w ogóle przerażające, że... O nie, Luigi tam był. Mamma mia. Przerażające, że kurde, przez te lata tyle się tego naprodukowało. Taka halowenowa plansza. Uga buga. Boom. Straszne spukstery. Pajączek, pajączek, bez nóżek i bez rączek. O, o, jaki chain chomp. Dida, dida, dida. Overmax nadal istnieje i z tego co rozumiem, nie miałem żadnej styczności z produktami Overmaxa od bardzo dawna. Więc nie jestem w stanie dużo na ich temat powiedzieć, ale z tego co widziałem, to robią coraz... Znaczy, oni nie robią produktów, oni je importują głównie, ale wyglądają coraz solidniej te ich gadżety. Już nie te czasy. Dasz jakiś klucz. Ej, bu, dawaj klucz. Jakie mam go? Kiedyś mi chcieli pozwać. Jak ja mam tego bu... Właśnie nie chcę się dać zaszczelić nawet. Co ja tu muszę zrobić? O, zawodowy Maxa, najlepsze czasy. Znaczy najlepsze to... Co ja mogę zrobić, żeby go... odtentegować, tego ducha? A, przydałaby się monetka jakaś. Kto mi zrobi monetkę? O, a tu jest jakaś Toadetka. The ghost hate the light. Jak się robi światło? Muszę włączyć żyrandol? Która zauważyłem, że tu jest taki żyrandol. A ten przełącznik jest od światła. Myślałem, że ten przełącznik jest od drzwi. Ej, bu. Ej, bu, chodź za mną.
Nie lubi to. No chodźże, ile mogę czekać na ciebie? A, flyer, o kurde. Chodź, bo. No. Tum, 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 turu, tu, turu, ru, 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 ru. Czemu nie mam ustawionych nagród za punkty kanału? Bo jestem boomer. Tak ogólnie to nie nadążam ze wszystkim. Będziemy zatrudniać w tym roku ludzi do Arndt.eu. To może wreszcie się trochę ruszą nasze socjale trochę bardziej. Może ktoś poogarnia wiele rzeczy, na których ja nie mam absolutnie czasu. To by było spoko. Czemu nie mogę go upłuc? Ile płacę? To zależy od roli. Na pewno więcej niż minimalna krajowa w Polsce. Zrobiłbym Etera, ale Etera nie chce u mnie pracować. Nie podoba jej się mundurek. Ej, 20 zł więcej od minimalnej krajowej, to zawsze 20 zł więcej od minimalnej krajowej za siedzenie w domu cały dzień i jedzenie kanapek. Jak już ogarniemy wszystkie podstawowe rzeczy związane z Arndt.eu, to pewnie zrobimy jakiś nabór i będziemy informować, bo to nie jest sprawa na teraz, ale planujemy w tym roku... Nie wiem, że znowu się coś na świecie rozpieprzy, bo kto wie. Ale jeśli nie, to planujemy w tym roku rozruszać serwis. To jest w ogóle. Co tu się dzieje? No głównie praca zdalna, no ciężko, żeby ludzie się przeprowadzali do Szkocji tylko po to, żeby z nami pracować, więc to dość ograniczone rzeczy. No ale takie rzeczy jak obsługa maili, czy social media, czy pisanie tekstów, czy zarządzanie newsami, no do tego nie trzeba na szczęście pracować lokalnie z nami. Nie. Luigi, ty frajerze. Czego wymagamy od potencjalnych pracowników? Na razie musimy ustalić, na kogo nas będzie w tym roku stać. Pewnie przydałby się jakiś fajny montażysta. Taki bardziej etatowy. Ktoś taki. Ktoś, kto potrafi dobrze władać językiem polskim. Wszystko zależy od tego, co... jakie będziemy mieć pozycje dostępne. Mówiłem, jeszcze nie wiem dokładnie, kogo będziemy szukać, bo wszystko będzie zależało od tego, jak się potoczą sprawy w tym roku i ile będziemy mieć budżetu ostatecznie. This is written in Buish. Kurczę. Nie mówię w języku Bu.
O-o! Uhuhu! Let's go! When in blue form, press B to float. Rozumiem, że jako Boo Mario ja nie mogę wchodzić do światła. Chodź, Luigi. O nie, Boo się we mnie zakochał. Jaki zboczuch. Nie wolno. Ja nie z tych. Co ja mam z nim zrobić? Jak sobie mogę... Ale oszukane! Zabrało mi kostium, jak wyszedłem na zewnątrz. Ale badziew. Myślałem, że coś tutaj oszukam. Ten podcast cały czas za nami chodzi, ale ostatnio mamy mnóstwo roboty, plus nie wyremontowaliśmy wreszcie naszego studia podcastowego. Więc nie wiem, jak to będzie. Aż więc muszę zrobić przecież. Muszę po prostu odmienić się. Przedłużyli nam lockdown. Do marca. I to jest masakra. Z punktu widzenia pracy. Czy kojarzy polski gamingowy podcast? No, Rysław robi swojego Grysława chociażby. Ja nie śledzę ogólnie sceny podcastowej, bo nie mam czasu na takie przyjemności. No ale mamy mnóstwo polskich polskich podcastów gamingowych. I can see your brother from here. Okej, to będzie idealne miejsce, żeby na dzisiaj skończyć moje misiaczki. Strasznie szybko, nie? To jest bardzo dobra gra. Ja się fajnie wciągam. Bardzo dobrze mi się w to gra. Bardzo relaksująco. Jest na tyle dobra gra, ma tak fajnie wyważony poziom trudności na live'y, że mogę sobie grać i jednocześnie z wami gadać, co się dość rzadko zdarza. Czasami pozbieram życia, żeby były na przyszłość. No i dwie gwiazdki N1 25. Niestety mam ograniczone zasoby czasowe, bo ja muszę jeszcze porobić rzeczy i tak się kładę spać o pierwszej co nocy. Mam tak wydzielony teraz czas na wszystko, niestety, że niestety przykro mi, ale rozciągać tego nie mogę. Takie czasy ciężkie.
Ale hej, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to może jutro wreszcie opublikuję nowy materiał i będzie długi, powyżej 20 minut, więc hej. Tyle dobroci. A na razie to będzie tyle na dzisiaj. 23 gwiazdki, bardzo fajny wynik, bardzo fajnie się gra, 43 życia. Więc widzimy się jutro znowu. O której wstaję? Różnie. Staram się wysypiać, więc różnie. Staram się wstawać przed 9 i potem do około 11 siedzę w łóżeczku z telefonem i odpowiadam na maile, piszę sobie teksty, robię korekty, potem o 11 jem śniadanko, potem po śniadanku wstaję z tego wyra, bo trzeba wreszcie robić inne rzeczy i wtedy nagrywam filmy, robię teksty i tak dalej, a potem przychodzi wieczór. Siadam do streama, po streamie jem kolację, potem siadam do ćwiczeń, potem biorę kąpiel i zanim się obejrzę, to już jest kurde pierwsza. No, dobrej nocy, kochani. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Papatki. A, i buziaczki. Mm-mm.